Zanim muzycy weszli do auli, pierwszy koncert nowo założonej filharmonii robotniczej w Poznaniu w dniu 28 grudnia 1946 roku był wielkim sukcesem. Olbrzymia sala zakładów Cegielskiego zgromadziła blisko 2000 słuchaczy. Grałem koncert Emol Chopina pod dyrekcją Zygmunta Latoszewskiego, krytyka, jak i słuchacze. Mówili, że jeszcze nigdy tak pięknie nie grałem. Z listu Raula Koczalskiego do HG z 5 stycznia 1947 roku.